Dlaczego BMW zdecydowało się wycofać z Formuły 1? Przede wszystkim koncern BMW zmienia strategię. Jest w tej chwili na etapie dosyć poważnych zmian strategicznych, które zmierzają bardziej w kierunku zrównoważonego wzrostu i nowych technologii. I na to będzie firma rzeczywiście kładła bardzo duży nacisk w przyszłości. Co to oznacza praktycznie? Zrównoważony wzrost jest pojęciem takim dosyć ogólnym. Chodzi tutaj o rozwój technologii i rozwój wszystkich procesów, łącznie z procesem produkcyjnym, który nie byłby rabunkowy dla gospodarki, dla środowiska. Czyli to wszystko idzie na zasadzie rzeczywiście procesów całych i technologii, które będą bardziej sprzyjały środowisku. Oczywiście nastąpi taka kompletna realokacja zasobów, które były zasobów, środków, które były wydawane na Formułę 1 właśnie na te projekty, na nowe technologie. Wszystko będzie szło w tym kierunku. Drugą przyczyną, bardzo chyba poważną podjęcia tej decyzji było to, że rzeczywiście Formuła 1 przez ostatnie lata, a szczególnie w ostatnim roku, zaczęła się bardzo zmieniać i coraz większe znaczenie odnosiła standaryzacja i homologacja komponentów. Czyli nie było tutaj już możliwości tak naprawdę kreowania innowacji technologicznych i testowania ich w Formule 1, a potem transferu tych technologii do samochodów seryjnych. A jak ta decyzja wpłynie na wizerunek marki? Tak jak ja uważam, wydaje mi się, że wpłynie, jeżeli w ogóle, to w bardzo minimalnym stopniu i przez ten krótki okres, taki najbliższy właśnie podjęciu tej decyzji. Dlatego, że właściwie firma nigdy nie opierała swojej strategii i swojej komunikacji na Formule 1. Był to jeden z elementów składowych. Polacy kochają Kubicę. Czy tutaj firma nie obawia się, że rzeczywiście w Polsce może nastąpić jakiś spadek sprzedaży aut? My nigdy nie odczuwaliśmy wzrostu sprzedaży aut w związku z Formułą 1 i z Robertem Kubicą. Firma chce być w tej chwili, utrzymać przede wszystkim pozycję lidera segmentu premium, ale również lidera firmy jako lidera odnoszącego największe sukcesy właśnie w tym zrównoważonym rozwoju i zrównoważonym wzroście. Także na tym firma w tej chwili chce opierać zarówno swoją strategię, jak i komunikację.